Do biegu gotowi start. Na 30. Haskolek Wrocław Maraton zapraszają Wrocławskie Centrum Sportu, Hipiki i Rekreacji oraz Haskolek. Tomasz Pajączek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Piłkarski mistrz Polski szybko znalazł następcę Oresta Leńczyka, z którym, jak informowaliśmy w piątek, rozwiązano umowę. Nowym szkoleniowcem Śląska Wrocław został Stanisław Lewy. Ostatnio Czech cieszył się z wywalczenia mistrzostwa Albanii. Wrocław od kilku tygodni żył spekulacjami dotyczącymi nowego trenera Śląska. Gdy w piątek klamka zapadła i od prowadzenia zespołu odsunięto Oresta Leńczyka, lawina nazwisk przyszłych szkoleniowców spadła na kibiców. Na liście spekulacji pojawili się Maciej Skorża, Piotr Nowak, Franciszek Smuda, Jacek Zieliński i Wladimir Weiss. Działacze Mistrzów Polski podpisali jednak umowę z Czechem Stanisławem Lewym. Lewy swoją karierę trenerską rozpoczął pod koniec lat 90. Wcześniej był piłkarzem reprezentacji Czechosłowacji. W barwach swojej ojczyzny wystąpił 25 razy. Po zakończeniu przygody zawodniczej zasiadł na ławce szkoleniowej niemieckiej Tennis Borussii Berlin. Pracował także m.in. w klubach z Hanoweru, Saarbrücken, Pragi i Pilzna. Ostatnio był szkoleniowcem w Albanii. Tam może pochwalić się swoim największym trenerskim sukcesem, bowiem z drużyną Skender Bełkorcze zdobył mistrzostwo tego kraju. Teraz tytuł ma zdobyć dla Wrocławia. Czech podpisał umowę do końca obecnego sezonu. A piłkarze Śląska Wrocław jeszcze bez nowego szkoleniowca na ławce trenerskiej pokonali w niedzielę w Ekstraklasie na Stadionie Miejskim we Wrocławiu Ruch Chorzów 1-0. Mistrz Polski zapewnił sobie zwycięstwo nad wicemistrzem w ostatnich minutach spotkania. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył Mateusz Cetnarski. Strażakiem Śląska został na kilkadziesiąt godzin Paweł Barylski. To on przejął stery po rozwiązaniu kontraktu z Orestem Leńczykiem. Dla Barylskiego była to kolejna krótka przygoda w roli pierwszego szkoleniowca Śląska. Po zwolnieniu z klubu Ryszarda Tarasiewicza również on przez pewien czas był trenerem wrocławskich piłkarzy. Barylski nie wprowadził rewolucyjnych zmian taktycznych. W grze Mistrzów Polski było widać jednak nieco więcej zaangażowania niż w ostatnich spotkaniach. Na początku meczu na Telebimie pojawiło się zdjęcie Oresta Leńczyka i napis: panie trenerze, dziękujemy. Kibice, którzy zasiedli w niedzielę na stadionie, przyłączyli się do tego gestu klubu i głośnymi oklaskami podziękowali szkoleniowcowi za bardzo udany okres jego pracy dla Śląska. W pierwszej połowie spotkania z Ruchem gospodarze zdecydowanie przeważali. Momentami utrzymywali się przy piłce prawie 70% czasu gry. Niestety nie stwarzali zagrożenia pod bramką niebieskich. Najgroźniej w polu karnym Ruchu zrobiło się po strzele Marka Zieńczuka, który był bliski pokonania własnego bramkarza. W drugiej połowie lepiej grali przyjezdni. To oni po wprowadzeniu na boisko Arkadiusza Piecha kilka razy byli o krok od uzyskania prowadzenia. Szczęście jednak sprzyjało gospodarzom. W 88 minucie Śląsk otrzymał rzut karny po zagraniu ręką Marcina Kikuta. Pewnym jego egzekutorem okazał się Mateusz Cetnarski. Dzięki temu trafieniu wrocławianie zainkasowali kolejne 3 punkty w Ekstraklasie. Śląsk pozostaje w tabeli w ligowej czołówce. 8 gonitw, sporo kibiców i rozczarowanie brakiem możliwości zawierania zakładów. Za nami kolejny dzień na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Niedziela była ostatnim sprawdzianem przed wielkimi derbami. Partynice, także inne tory w Polsce, a przede wszystkim fani szybkości i piękna koni, po weekendzie nie mają pełnej satysfakcji. W piątek okazało się, że Ministerstwo Finansów cofnęło licencję spółce obsługującej zakłady m.in. na wrocławskim obiekcie. Oznaczało to brak możliwości typowania zwycięzców poszczególnych gonitw w niedzielę. Kasy na Partynicach świeciły więc pustkami. Na torze pojawiło się wiele rozczarowanych tym faktem osób. Najczęściej komentowano, że nie ma wyścigów bez zakładów. Zdenerwowani często kibice opuszczali Partynice jeszcze przed zakończeniem niedzielnego dnia wyścigowego. Szkoda, że doszło do takiej sytuacji, bo sportowo był to udany dzień. Rozegrano 8 gonitw. Zaprezentowały się konie czystej krwi arabskiej, półkrwi, a także kłusaki. Najlepszym jockeyem okazał się Jan Kołakowski, który wygrał 2 wyścigi. Zwyciężył w gonitwie numer 3 o nagrodę Złotej Łuski o Puchar Stawów Milickich na klaczy Nefertari oraz wygrał następny wyścig. W zmaganiach numer 5 o nagrodę Trafa triumfował na Zagarze. Niedzielny bieg numer 6 był bardzo ważny dla wszystkich związanych z partynickim torem. Odbył się coroczny memorial Kasi Litwiniuk, Amazonki, która tragicznie zginęła na Partynicach. Tę gonitwę wygrała Joanna Szczęsna na Metaforze. Niedziela była ostatnim sprawdzianem przed wielkimi derbami.
Kolejny bardzo ważny, a zarazem trudny start czeka Martina Kaczmarskiego i Bartłomieja Bobę. Wrocławska załoga KRD Team wystartuje w czwartek w zawodach Baja Poland w Szczecinie, zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata w rajdach terenowych. Pierwszy rok wspólnych startów szybko zaowocował skuteczną i widowiskową jazdą. Duet Kaczmarski-Boba ma szansę na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w rajdach kategorii cross country. Wrocławian czeka jeszcze niezwykle ciężki wyścig. Baja Poland to czterodniowa impreza, największa tego typu w tym roku w naszym kraju. Załogi będą miały do pokonania bardzo wymagające etapy zlokalizowane w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Najdłuższy OS ma 240 km. Martin Kaczmarski formę szlifował pod okiem Krzysztofa Hołowczyca. Ostatnio obaj panowie spędzili ze sobą sporo czasu w okolicach Olsztyna. Zajęcia w samochodzie, treningi siłowe i kondycyjne – to wszystko ma zaowocować udanym startem w Baja Poland. KRD Team w Szczecinie będzie mieć prawdziwe pole do popisu. W zawodach Pucharu Świata wystartują tak znane postacie jak Jean-Louis Schlesse, Boris Gadasin, a także Krzysztof Hołowczyc. I teraz to wszystko. Kolejne wiadomości sportowe jutro rano o 7.15. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Do biegu gotowi start. Na 30. Haskolek Wrocław Maraton zapraszają Wrocławskie Centrum Sportu, Hipiki i Rekreacji oraz Haskolek.